Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online na serwerze Axel MMO RPG. Jesteśmy na nowej mapie w Jarkendarze, wbiliśmy właśnie 65 poziom i udało się dobić, przebić ten próg i wejść już na nową mapę. Na początku będziemy tutaj tak troszkę oczywiście na tej mapie się rozglądali, ponieważ jeszcze mam kilka zadań w M2 w Valendor jeszcze do wykonania, także zanim my jeszcze sobie tutaj będziemy działać tak na poważnie, to jeszcze oczywiście będę chciał dokończyć to, co tam mamy do skończenia, ale rozejrzeć się oczywiście możemy, zobaczymy jak to tutaj wygląda. Oczywiście ludzi dużo biega tutaj, jest niedziela 16:36, ludzi tutaj dużo biega. Zobaczymy, co tu się zmieniło, oczywiście nie będę wszystkiego pamiętał na pewno, bo 7-8 miesięcy temu, jak grałem właśnie ostatnio, to właśnie doszedłem do tego momentu. Zobaczymy w ogóle, czy dalej też osiągniemy jakiś tam wyższy poziom, porównując do tej poprzedniej serii, czy nie. To się okaże. No i zobaczymy, co się tu pozmieniało. Także na pewno tutaj myślę, że doszło dużo właśnie nowych terenów w samych teleportach, bo tak mi się wydaje, że aż takiego wyboru to tutaj nie było. Oczywiście, jesteśmy w obozie piratów. Myślę, że moglibyśmy sobie po kolei tak posprawdzać, zobaczyć, jak te tereny wyglądają. Oczywiście niektóre tereny to po prostu będą jakieś ekspowiska, czy coś w tym stylu, ale będzie można sobie właśnie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. A i właśnie te posągi też całkowicie inaczej wyglądają. Nawet sobie będziemy mogli zobaczyć, jakie hity mamy w taki posąg. 163, 164 tysiące z krytem. Bardzo dobrze to schodzi moim zdaniem. Myślę, że jak jeszcze kilka rzeczy sobie zrobimy, to co chcę zrobić w M2, w Valendor, to myślę, że będzie jeszcze trochę lepiej. Jeżeli chodzi o same potwory, tutaj polne pełzacze, no to tak można powiedzieć, że to są jakieś początkowe pewnie potwory. Jakoś tak to chyba było, no to w sumie... No z krytem dwa hity. Bez kryta 4-5, ale... Jest ok, nie? No dobra, zwykłe jakieś tam po prostu rozdroże, nawet z NPC-tami, z którymi zapewne będziemy tutaj oczywiście coś tam również działali. Skrzynki na wytrychy. Nie wiem, czy w ogóle tutaj skrzynki na wytrychy się czymś różnią, jeżeli chodzi o drop. Czy po prostu jest jakby identyczny drop, tylko tutaj wyglądowo się coś tam, wiecie, pozmieniało, nie? No ciekawe, zobaczymy, będzie trzeba sobie trochę tego pootwierać. I zobaczymy po czasie po prostu, co tam dostaniemy. Na przykład teraz 25 zmianek, jedna dynia, więc tutaj na razie żadnych zmian nie widzę. No tutaj po prostu by trzeba było więcej oczywiście tego sobie pootwierać. Chata pustelnika, no wiadomo, tutaj będzie część, duża część rzeczy na pewno z Gothica 2 po prostu zachowana, ale samo to sprawdzenie mapy oczywiście będzie można powiedzieć, że potrzebne. Nawet sobie również zobaczymy, czy będziemy w stanie już coś dropić do jakiegoś ognika, którego jeszcze nie mamy. Czy na ten po prostu poziom, na którym jesteśmy, będzie coś można właśnie dropić, żeby po prostu już można sobie było nawet też już tam jakiegoś jeszcze kolejnego ognika zrobić. Ale i tak będziemy chyba w stanie dzisiaj jednego albo dwa oddać, bo się do tego też przygotowałem, także to nam również pomoże. Też fajnie, bo tutaj no Jarkendar jest też pod Halloween trochę pozmieniany, także jest spoko. Opuszczone tereny, co to by mogło być? Zaraz sobie zobaczymy. To będzie coś konkretnie nowego? Nie, to nic nowego, ale są oczywiście nowe tereny w Jarkendarze, także zaraz pewnie do tych terenów dotrzemy. W ogóle takie brzytwiaki... No... Kurde, na dwa hity. Myślę, że to jest bardzo dobre, że na dwa hity sobie robimy, na dwa kryty w sumie takiego przeciwnika. Tym bardziej my już mamy tutaj 87%, więc bardzo tutaj jest oczywiście duża szansa na to, że mamy ten krytyk. No i po KP, jak patrzyłem, no to zbytnio nas aż tak mocno nie kąsają, nie? Także spoko. A są właśnie te nowe tereny i chyba tutaj nawet przez ten most, który się przechodzi w stronę tej świątyni tam na dole, tam chyba można się dostać na te nowe tereny. Zobaczymy, ale oczywiście lecimy sobie po kolei. Piramida magów wody? No to wiadomo, gdzie to będzie. Ale... Mam tu jakieś postacie. Jarkendar, jakiś strażnik, jest tajemnicza postać. Skrzynia, coś tam z jakimiś questami zapewne będzie. Tutaj również jakaś postać.
Magowie wody. Oberon, Seraphius, Sefesto, Alsandir. Nawet mają golema uśpionego. Luka, Magnus. Okej. Okay. Będzie trzeba sobie właśnie też tak rozglądać się po tych właśnie osobach, żeby po prostu później wiedzieć, gdzie właśnie kogo też tam później szukać, co nie? Także dobra, jak na razie tak to wygląda. Bagno. Będzie tu ktoś. Same aligatory. No, kurde, tak aligatora. Na dwa? Zaczekajcie, tak bym wolał. Kryta samego. 74 tysiące chyba skryta. Czyli tak, dobra. Okej, okay, jest elegancko, bo już myślałem, że na trzy kryty będą takie aligatory. No dobra, w ogóle co my tutaj dostajemy? Pergamin pradawnych, skóra brzytwiaka. No wiadomo, z brzytwiaka już nam powiedziała głowa pełnego... Pełnego, polnego pełzacza. Skóra aligatora. Także będzie trzeba sobie właśnie posprawdzać, czy coś z tych przedmiotów po prostu początkowych jest potrzebne, żebyśmy sobie mogli już to też dropić. Zanim jeszcze zaczniemy tu tak działać mocno w sumie. No dobra, jakieś tutaj bagna po prostu. Lecimy dalej, obóz bandytów. Tutaj chyba był ten obóz też z jakimiś postaciami właśnie, które na pewno będą nam tam za jakiś czas zlecały quest. I w sumie przy wbiciu 65 poziomu mamy tutaj ogólnie już nowe zadanie. Prawdopodobnie to jest ten Leif. Jakoś tak to się czyta. Bo Nestor to jest jeszcze z Jarkendaru, z Valendor, no i wiadomo, generał też. Także na razie jakby jedna osoba nam zleca, ale no wiadomo, że trzeba tamte wcześniejsze jeszcze zadania tutaj oczywiście skończyć, nie? No dobra, tutaj jest, o, bazar nawet tutaj mają. Handlarzy jakiś tam. Miód, chleb. Takie nowe rzeczy, tego nie było, czerwony, ostry pieprz, coś tam pewnie questowego mogłoby to być też za jakiś czas. Julio jest, handlarz złotem, Ernest, Eddo. O! Dużo, bardzo dużo postaci, także spoko. Kraniec Bagien, dobra. Kiedy dotrzemy na to nowe tereny? Zaraz się to okaże. Widzę, że tutaj chyba ktoś sobie działa, dropi, czy, znaczy XP dropi, nie, chociaż nie. Ktoś po prostu przebiegał. Także dobrze, można powiedzieć, że jest, jeżeli chodzi o te nasze hity. No, na dwa hity mamy, na dwa takie kryty, to bardzo myślę, że jest okej. Okay. No, nie liczyłem na pewno oczywiście na to, że ja tutaj, wiecie, wejdę i będą to... I będzie to jeden hit. To na to oczywiście nie liczyłem, tylko po prostu... 2-3 hity. Myślę, że będzie tak to okej. Okay. No i są dwa hity. Bo widzę, że nawet tutaj te różne potwory po prostu mają po 140 tysięcy. No wąż błotny już ma tutaj. No tutaj już gorzej. Tutaj już gorzej. Delikatnie brakuje na to, żeby tutaj trzy hity tylko były, nie? No ale wąż błotny to już jest taki wyższy poziom. Także no. To jest też oczywiste. No i zresztą my tam jeszcze kilka rzeczy zrobimy, także to tam może nam pomóc. Okej, okay, kraniec bagiem. Mieliśmy wąwóz teraz. O kurde. Dobra, bo to jakieś takie szkielety mocne. Opętane szkielety. Straszliwy szkielet. Prawdopodobnie to będzie miejsce, przez które można przejść w kanionie, bo to są takie właśnie tereny. No bo na razie to nie na nasz poziom, ale taki... O! Goblin jakiś. Widzę, że ktoś sobie tutaj bije. Oho! Ciekawe, czy mnie będą bić, czy nie. O! Kruk jest! Ja go właśnie widziałem. Chociaż nie, ja to widziałem na czacie, jak świątynię kruka ktoś robi. Ja to widzę, że boss jest. I on w nawiasie w ogóle jest hard. Mocno go bije? O kurde, trochę mu to zejdzie chyba. Nie będę tak się zatrzymywał, nie ma jak za bardzo, no bo tutaj wiecie, będą mnie bili. No ale widzę, że... Ale widzę, że tutaj działa sobie ktoś. Także spoko. No, że na początku myślałem, że będę normalnie od razu atakowany, bo trzeba się będzie z tym liczyć. Pamiętam, jak kiedyś na Jarkendar wszedłem, to... Valendor to można było powiedzieć, że był spokój, nie? No w sumie był dość spokój. No jak już się weszło na Jarkendar, niestety już coraz większa, jakby można powiedzieć, że rywalizacja. Chociaż myślę, że tutaj więcej osób już jakby ma te wyższe poziomy. Także tutaj jak na razie myślę, że na takim 65 poziomie będziemy jeszcze dość niedostępni, tylko bezpieczni. Także no, myślę, że będzie jak na razie spoko. Wąwóz mamy, wielka jaskinia. Ale też właśnie. Co to? Szczury jakieś.
To dziwna animacja. Co to? Pancerzony szczur. Dziwna animacja, jak tak, wiecie, taki okrzyk wojenny robią, nie? Czy jak to tam się nazywa? Muszę zmienić też przecież mikstury, bo przecież na chyba 60 poziomie mogę już te większe mikstury używać, no to też tym bardziej mi to pomoże tutaj. Bo tak, wiecie, tam już na Valendar, jak byliśmy, to po prostu nie były aż tak mi potrzebne już te mikstury jakieś tam większe, bo dawaliśmy radę bez tego. Ale tutaj myślę, że będzie to wymagane. Dobra, doszliśmy do jakiegoś momentu, do jakiegoś miejsca, gdzie jest jakieś wejście. Tutaj taki bardzo fajny kamienny strażnik jest przedstawiony obok, jakiś trochę mniejszy. Pustynne posągi zagłady, no tutaj już posągi atakują. Jako potwory, to co można powiedzieć. Tutaj chyba kiedyś byłem, tutaj... O, elita się tu respi. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, czy tu jakiś boss się też może nie respi. Skrzynka piątka, 85 poziom. No dobra, tak to na razie wygląda. Obóz Lotrisa, tego nie pamiętam. Może to jest jakaś nowość. Chociaż nie, chociaż to chyba było, ale nie wiem, czy był wtedy teleport jeszcze. Lotris, Neorus, Fein, Menny, Umbra, Ketris, Sara, Wart. No dobra, to jest jakiś obóz po prostu myśliwych. Okej. O, tutaj się jakiś boss respi. Banita. Czyli dobra, obóz banitów to jest jakby i tutaj się no zapewne respi ten no banita, który jest bossem, co nie? Dobra, odejdźmy. Chciałem właśnie zatrzymać się na sekundę i pokazać jakby drop z tego bossa. Bo raczej powinienem znać, a tu jest boss pająków. Bestiariusz, bossy. Dowódca banitów, no i to jest właśnie to. 93 poziom. No to sobie jeszcze wiecie. O kurde. Pająk mnie zaatakował, 90 poziom. Na 3 hity by był. Nie wiem, wbijamy tu? Kawałek możemy się przejść, ale no dużo nie zrobimy, bo zaraz po prostu nas zjedzą te pająki. No nawet tu nie wskoczę. Dobra, uciekamy. A tak mniej więcej zobaczyliśmy, jak to wygląda. Fajnie, bo też mamy ogólnie już dostęp do zbierania owoców Jarkendaru, bo też do kilku chyba ogników są one potrzebne. Akurat odpowiednią ilość do jednego mamy, bo pamiętam właśnie kiedyś jeszcze tam mi ze starej postaci trochę zostało tych roślin po prostu z Jarkendaru, więc to nam, to mi pomogło do postaci, także sobie to właśnie tego ognika wtedy z tym też zrobiłem. Tam nie pamiętam jeszcze co tam było dokładnie, ale sobie zaraz ogarniemy, tylko najpierw sobie oczywiście te tereny posprawdzamy. No dobra, tu są jakieś mokradła, 90 poziomy, tak się wiecie, rozglądamy. Mniej więcej wiecie, pierwszy rzut oka. Jakie poziomy i tak dalej. Polny szkodnik 90, no to już takie wysokie, wysokie, nie? Jedynie co możemy sobie tutaj zrobić, to pobiegać i te owoce Jarkendaru posprzedawać, czy tam pozbierać po prostu do ognika, nie? Nie wiem, czy to ktoś skupuje, ale... Chociaż ja w sumie na początku jeszcze, jak nie miałem dostępu... O, Koloseum to jest, właśnie, tutaj jest. Jak nie miałem jeszcze dostępu do Jarkendaru, to tam właśnie trochę mi brakowało, żeby tego... Żeby do tego ognika mieć odpowiednią ilość, to tam właśnie trochę musiałem dokupić. Ale to niezbyt dużo. Chwila, ja bym tutaj chciał wejście znaleźć do środka. O, ktoś tu jest. Strażnik Koloseum. Tu jest jakiś boss. Oczywiście tych bossów to tutaj na pewno nie będzie, nie? Tym bardziej w tych godzinach. To jest na pewno od razu na momencie pewnie wybijane. Ale no tak to wygląda, no jest kozak, nie? No jeszcze nawet takiego szkieleta tutaj pod Halloween chyba dali, nie? No bo to raczej od Halloween jest. No grubo. Dobra, co mamy dalej? Ogrze tereny. O kurde, no to już chyba jakaś taka całkowita nowość. Tego to na pewno nie było, jak ja grałem kiedyś. Krwisty mini troll. No tak właśnie dziwnie to wyglądało, jak tak jest po prostu ten troll mniejszy. Ale fajny. 99 poziom. A, no tak, bo to już to są już te tereny z tego, z tej nowej aktualizacji. Może, można to zbierać? Ej, no. Mam za niski poziom, aby podnieść ten przedmiot, kurde. Szkoda.
sobie pozbierał, tak, to chociaż pewnie i tak mi nie jest w ogóle to niczego niepotrzebne. Skrzynek też nie mogę otwierać, jaki skam. Ja tutaj ryzykuję życiem, żeby tu kurde po tych terenach chodzić. No już myślałem, że mnie zastrzeli. Chociaż nie mógłby chyba. 90 poziom on ma, ja mam 65, to chyba za duża różnica poziomów. Ja tylko zwiedzam, spokojnie. I tak to wygląda. To są właśnie już te nowe tereny z tej aktualizacji. Krwista opowieść, coś takiego. Także grubo. O, tutaj widzę, że coś się dzieje. Jacyś upadli wojownicy, mroczny sługa, krwisty mak. Grzybki jakieś demoniczne też tu rosną, widzę. O, a to? Krwisty warg, dobra, tam nawet nie wbiegam w tą hordę tych wargów. Zaraz byśmy zginęli. No ale są jakieś takie całkowite nowe potwory. Tu jest jakiś szaman. Co to w ogóle? Przeklęty ork elita. O, czemu mnie w ogóle... A, dobra, trafił mnie. A i tutaj właśnie na Arkendarze jest tak, że no tracimy doświadczenie w wyniku śmierci. Też tym bardziej po prostu trzeba będzie uważać na to. Jak wiecie, ktoś będzie nas chciał bić, nie? No ale trzeba się z tym liczyć, także no. Spopielona ziemia. Jakby te teleporty są jakby dla nas dostępne, więc możemy sobie nawet pobiegać po prostu i popatrzeć, także spoko. Nie wiem, co to znaczy, że są mistrzami jakby. Kiedyś się dowiemy, nie? Do czegoś są potrzebni, ale no. Krwisty Ben. Mefes. San. No tutaj takie. Też dla 90 poziomów raczej tereny. No ale tak no całkowicie właśnie inaczej. Ale tutaj to wszystko wygląda, aż się kurde. Prawie zakrztusiłem, jak zobaczyłem te potwory nowe. Tu byliśmy, o, demoniczna wieża, to jest nowy jakby ten dungeon też chyba, nie? Nowa wyprawa w sensie, no my do niej nie wejdziemy. Ale jest na, nie wiem, w sumie 90 poziom może, coś takiego pewnie. Też jakieś szkielety, sługa krwi, no nieźle, nieźle. Możemy się w sumie tam przebiec też. No ciekawe te tereny. Dużo ludzi tu ogólnie biega. W sensie co chwilę ktoś mi się tutaj pokazuje. To jak tam stracimy te kilka procent poziomu, to nic się nie dzieje. My tutaj właśnie ryzykujemy życiem i to jest oczywiste, że... Adarion, jestem twoim fanem. Jakaś szklarnia napisała pierwszy poziom. No ktoś na multi na pewno. Na multi kończy. Zniszczony obóz. Dobra, co to jest? Przyniesie mnie? Dobra, przyniosło mnie. Trochę taki nieżywy, ale mnie przyniosło. Albo dobra, nie będę wchodził w dyskusję, bo może to być jakiś troll. Zapewne tak by mogło być. No jest jakiś obóz, no dobra. Duch Heraklesa. Alchemius. Kusznicy. Tutaj coś się działo przez chwilę. A, tu ktoś XP chyba. XP chyba tak, chyba się XP na takich. O kurde. Zwiedzanko. Kurde, puścił ten grom, ten mag. I... zginąłem. No tak nie chcę zbytnio podchodzić za bardzo blisko właśnie, bo znowu będzie. No, tego też nie mogę jakby tutaj zbierać, nie? Zwykłe owoce Arkendaru mogę, ale te inne jakieś zielska, no nie mogę tego, no dobra. No tak to wygląda, to już nie będziemy przesadzać. No i to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie miejsca, które możemy tutaj zwiedzić. No oczywiście są jakieś inne jeszcze jakieś tam poboczne przejścia, tereny i tak dalej pewnie. Ale to byśmy musieli sobie pobiegać. No i tak w sumie podsumowując, bo ostatnio to
odpaliliśmy anihilację, więc jeżeli chodzi o anihilację, jesteśmy bardzo blisko końca tego, także to również chcę zrobić. Tylko 6 w sumie orków zjadowców mi zostało i wojowników. Resztę mam ogarnięte. Oczywiście robiłem to teamowo, w 3-4 osoby. Pozdrawiam osoby, które właśnie działały. To w sumie oni mi pomagali, ja im pomagałem, bo tam każdy miał jakieś różne czasami zadanie po prostu na różne te potwory. Także tak to wygląda. Robiąc ogólnie orkową przemycz, bo było trzeba zrobić w ilości 50 razy, dropnęły mi dwa artefakty łowcy. No to też taki artefakt łowcy, tam ponad chyba 100 milionów, także też spoko akcja. Trochę sobie właśnie 2 czy 3 razy Wyspę Wygnanych zrobiłem, udało mi się 2 razy tak to herszta, bo tutaj trzeba było 5 razy, znaczy 5 zabić, albo właśnie hersztów, albo tego bossa końcowego z Wyspy Wygnanych. Tak, to te reszta potworów, no to spoko, nie? Ten drzewiec, co tam ktoś robił, akurat robiłem wtedy gobliny, powiedzmy, ktoś tam orków robił. Jeszcze tych orków tak to mamy kilku, także też ekspa za to dostaniemy. To nie jest jakby końcowa nagroda, także się dowiemy niedługo. Skończyliśmy właśnie też bryłki miedzi oddawać, dostaliśmy 10 dominacji, 8 determinacji, albo 6, jakoś tak. I dostaliśmy kawałki drewna już z badaczem. Chyba to nie jest ostatni już. Ale dostaniemy tutaj aż 1000 życia i 4% odporności, także to też nam się przyda na pewno, więc muszę sobie to też już oddawać oczywiście. Poza tym, no to tam mam dwie jakieś dzienne misje po prostu odpalone. Także, no, w Valendor mi została anihilacja. Jedno zadanie od tego dodatkowe, od tego Nestora, który właśnie zlecał nam anihilację. No i generał pewnie coś tam ma, jakieś zadanie na temat tego, żeby tu właśnie do tego Jarkendaru chyba się dostać, nie? Także no tak to wygląda. I jeżeli chodzi o ognika, tutaj wcześniej się jeszcze przygotowałem na złomiarza dwójkę i tutaj w sumie to musiałem dokupić tak naprawdę tabliczki. No to właśnie tak, na te magiczne kamienne tabliczki zwykłe jeszcze aż tak dużo nie poszło. Ale te były takie trochę droższe, po 4 miliony, chociaż tam miałem trochę tego przy sobie, ale i tak dokupić trzeba było, także chyba na to najwięcej kasy poszło, na te tabliczki ogólnie i tak. Owoce Jarkendaru właśnie, tutaj wspomniałem przedtem, miałem tam w ogóle chyba 1300 ileś, także tam 100 ileś tych sztuk dokupiłem po prostu do równości, żeby mieć już jakby odpowiednią ilość tego. Quitrola, nie wiem, 2-3 miliony, także 15 tutaj sztuk do przeżycia. Antyczną rudę to oczywiście mieliśmy. No i tętrowe perły musiałem prawdopodobnie również dokupić, także mamy to wszystko na pewno już na złomiarza dwójkę. Silne na potwory 7, dostaniemy odporność na zaklęcia 3 i szanse na ulepszenie plus 3, także na pewno to nam się również wszystko przyda. Więc oddajemy i bardzo mamy tutaj jeszcze do oddania ważnego ognika. Zdeterminowany. Wspominałem o tym, że oczywiście się czaiłem na zdeterminowanego i na dominatora, wtedy zrobiliśmy sobie dominatora i jeżeli chodzi o zdeterminowanego, no to tylko wtedy nam te płytki brakowały oczywiście, no bo one są najdroższe. Ale jakoś udało się ten hajs uzbierać i jakoś udało się to w lepszej cenie zgarnąć. 20 chyba w ogóle złotych płyt to ja po 10 milionów kupowałem, także też mi się trafiło, porównując to cen na rynku, gdzie potrafię po 15-16 chodzić, jak minimum. No i jeżeli chodzi o te w sumie odłamki, antyczny, starożytny, mieliśmy kawałek antycznej blachy, to również mieliśmy tęczowa perła. Czy ja mam perły? Mam też, tak, na to odłożone też mam. No i emblematy determinacji, no to wtedy sobie po prostu też na rynku to dokupiłem, jest to tanie po prostu. Dostaniemy bardzo fajny bonus determinacja plus 12, nieustępliwość plus 50. Maksymalna ilość punktów życia plus 6%, odporność plus 3 i odporność na zaklęcia plus 5, także oddajemy. I patrząc po pasku, padło nam aż 2000 życia dzięki temu. No tak, nie będziemy już tak tutaj kilka punktów liczyć, tylko po prostu zaokrąglimy to i 2000 życia za to nam wpadło, plus jeszcze te wiadomo odporności i tak dalej, także bardzo fajna sprawa tutaj, więc ja będę musiał sobie jeszcze tutaj podsumować to, co można na Jarkendarze dostać. No, dobrze by było pewnie sobie te spróchniałe skrzynki zrobić, ale kurde, ja zanim tu nadropię. Ale to nawet nie patrzę na to raczej, bo tu są takie ilości tych tabliczek, że nie wiem, kiedy ja to w ogóle bym mógł zdobyć, także nawet nie patrzę na tego złomiarza trójkę.
No, pogromca byłby dość bliski, tylko ciężkie sakiewki jeszcze muszę dropić. Na szczęście z tego eventu Halloween grupowego można właśnie te sakiewki trochę tam dropić ich. I to jest taki chyba najszybszy na to sposób, ale też nie możemy sobie wchodzić ile tam chcemy, powiedzmy. No i tak to poza tym, no to futro czy tam serce golema to jak po kilka milionów jest. Nawet w sumie to serce golema nawet poniżej miliona jest. Futro czarnego ciężara milion, delikatnie ponad, może tam do dwójki, jak dojdzie to i tak spoko. To odłamki, nie wiem, któreś jeszcze chyba mamy zachowane. Antyczny, no byśmy mieli. Legendarny to akurat legendarny, to nie jest potrzebny, ale starożytny bym musiał sprawdzić. Stare sence tak to spoko, też w Ocjarkendaru 1000 to nawet bym sobie na lacie nazbierał. No i tych diamentów i odłamków po 25 tysięcy do przeżycia. Bo tutaj w Jarkendarze właśnie ten silny na starożytnych na pewno bonus będzie potrzebny, nie? No ale no, najbardziej nas te ciężkie sakiewki blokują. Niszczyciela dwójki też nawet nie patrzę, bo tu są też kosmiczne jakieś ilości tych tabliczek znowu, odłamków, kamieni wskrzeszenia, 100 tysięcy zmianek, fioletowych tabliczek 150, także no tutaj. Tak, nie do końca. I chyba tutaj, jeżeli mielibyśmy sprawdzać, to od pradawnego, które tutaj moglibyśmy rzeczy sobie dropić. Więc będę musiał posprawdzać. Czy w ogóle jestem w stanie cokolwiek tutaj dropnąć na tym poziomie do ognika, którego mógłbym jeszcze zrobić, a którego nie mam oczywiście, nie? A ogników tutaj jeszcze nowych podchodziło wraz z tą aktualizacją, tylko że one są od 90 poziomu. O, widzę, że tutaj jakiś treser jest od 70. Jakie to są ilości? Ja pierdzielę. Co to jest? A to może tak wyglądać, ale... O, lipka. Tak, bo tutaj do legendarnego prawdopodobnie to była już końcowa. I od Tresera, czyli od 70 jest pierwsze. Pierwszy jakiś ogień, później jest chyba wszystko na 90, nie? No, tutaj to. Gruba akcja na te, jeżeli chodzi o te ogniki, także spoko. Z czego oni się tak śmieją na tym czacie? Dobra, nie chcę mi się tego czytać, znaczy szukać i czytać zbytnio. Nie ma czasu, dobra. Więc, no co, wracamy i tak, no tutaj do Valendor, znowu do M2. Moglibyśmy nawet sobie zobaczyć, cóż to za zadania tam będą. Tutaj jest przewoźnik oczywiście, który... O, wyspa rozbitków, tutaj coś u niego też jest takiego. Chyba nie było tego. Który oczywiście nas odwiezie do Valendoru. A żeby się dostać do Jarkendaru, to wiadomo, tutaj jest kapitan statku, teleportując się do latarni i dzięki niemu możemy się tam dostać. Milion trzeba zapłacić na wejście, w sensie na popłynięcie. Więc moglibyśmy odebrać sobie od razu te zadania, te, które mamy tutaj jeszcze, nie? Bo Jarkendar jak na razie niech zostanie. No bo Nestor, to na pewno był on? Zaraz zobaczymy. Chyba tak. Bo Nestor właśnie, on nam zlecał tą anihilację, jeżeli chodziłoby o tą osobę. Tak, to była ta osoba, ale ma dla nas jeszcze jakieś jedno zadanie. Jego pancerz jest uszkodzony, wokół roznoszą się małe plamki krwi. Nie wyglądasz za dobrze. A jak według ciebie wyglądam? Jakbyś spotkał kilku orków na swojej drodze lub kilkunastu. Cholerni zielonoskórzy. Co się stało? Cóż, i tak po wszystkim stoczyłem walkę z jednym z orkowych hersztów. Jak widać, nie poszła po mojej myśli. Musiałem ratować się ucieczką pierwszy raz w moim życiu. Każdy wojownik kiedyś musi przełknąć smak porażki. Najwyraźniej, szkoda tylko mojej tarczy. Kiedyś twierdziłem, że musiałem się ratować, źle zapiłem sprzączkę i zsunęła mi się z pleców. Tarcza? Wykuta w Nordmarze przez kowala z klanu Młota. Trudno o drugą taką, a szczególnie w tej okolicy. Mogę ci jakoś pomóc? Możesz mi pomóc jedynie odzyskać tarczę, tylko nie wiem jak to zrobisz. Coś wymyślę i po prostu tutaj chyba będzie mu trzeba przynieść boską tarczę. Okej. Dostaniemy za to artefakt Tytana zwykły. On jest bardzo fajny, dobry myślę. 50 prastary esencji, 50 tysięcy expo, to już mogli oszczędzić sobie ilość tego expo, ale okej. A tak naprawdę to... Kur... 70 milionów... Kurde, to jeszcze niedawno po 30 milionów chodziło. Tak to bym sobie to kupił od razu. No nic, może jeszcze sam to dropnę. Miałem... dropniętą drugą tarczę chyba. Ja to sprzedałem za jakieś 30-40 milionów, ale to źle ogarnąłem. Dobra, nic, nie ma co płakać. Więc jeżeli nie dropnie mi, no to kupimy, albo po prostu, może napiszę tam na czacie, może ktoś będzie miał taniej, albo na rynku po prostu się pojawi po jakimś tam czasie, może jutro zobaczymy.
Może będzie tani, także zobaczymy, nie? No bo tak nagle ta taka cena wyskoczyła, jak teraz mi potrzebna jest do questa. A na generał Welfron? Dobrze ci widzieć, wszystko gotowe, pora się udać na statek. Wszystko załatwione, co z wami, jak nastroje ludzi. Tak jak zawsze, ci ludzie niczego się nie boją, idą w nieznane z imieniem Inosa na ustach. Z uśmiechem Inosa na ustach, może by można było tak to nazwać też. I tak zostanie po kres dni, udaj się do Jacka i każą podnieść kotwicę. W takim razie powodzenia, i tak właśnie mówiłem. Że po prostu to będzie zadanie teraz powiązane z dotarciem do Jarkendaru, więc ono będzie przez nas zrobione później. Czyli, tak jak mówiłem, badacz nam zostaje, ale to sobie i tak możemy przecież na Jarkendarze być i robić powoli. Anihilację dokończymy na momencie, zobaczymy też, jaka to będzie końcowa tam nagroda po tym. No i tą boską tarczę trzeba będzie ogarnąć, więc tak jak na razie to wygląda. Trzymajcie się. Do kolejnego, cześć.